Cześć, z Tramadar Słupa! Witam Was w kolejnym filmie, a dziś zapraszam Was na testorecenzję pilarki tarczowej 55 mm Black Decker. Tylko halo, halo, jaki to jest model? CD chyba 601, tak? Dobrze? Dobrze czytam? Tak, CD 601, model 1100 W. Jest to pilarka, którą kupiłem używkę od znajomego Piotrka, którego z tego miejsca pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie oglądasz, czy nie. W sumie on ją kupił kiedy? No w sumie ona już ma ponad rok, jak ja dzisiaj go nagrywam. A kupiłem ją jakoś tam w wakacje, czy jakoś tak, a teraz mam już styczeń, jak to nagrywam, no ale nieważne. Ważne, że dalej służy. Nie wiem, czy już mi się zwróciła, czy nie. A jednak robi tę robotę, bo i jest moc, i jej te wszechstronne zastosowanie mi się jak najbardziej przydaje. W sumie dobra, odpakuję ją tak z daleka, bo tutaj nie ma i tak naprawdę co opowiadać w środku, że tak to ujmę. Znajduje się nasza piła z kabelkiem, tu są chyba tylko 2 metry. Przejściówka do odkurzacza, tutaj do odsania piłu, ale odkurzacza aktualnie jeszcze nie mam. Jeżeli oglądam jakiś sponsor, no to wie co ma robić. Znaczy póki co no odkurzacza nie mam, może będę miał w lutym, zobaczę czy kupię. I co tu jeszcze mam? Tu mam jeszcze instrukcje obsługi, ale instrukcje obsługi nam nie będą potrzebne. Bo jednak do tych elektronarzędzi czasem by się przydał ten odkurzacz. Ale to zobaczymy. Pudełeczko na bok. I co, tutaj mam całą tą piłę z kabelkiem. Niby 1100 W, ale to nie zmienia kabelek, ale to nieważne, to będzie takie techniczne. Trochę przykurzona, ale cały czas chodzi. Wiadomo, osłona tarczy. Wiecie co, czekajcie, przestawię kamerę tu bliżej i Wam więcej o niej opowiem, o jej używaniu i tak dalej. Co do samej piły. Mamy przede wszystkim, może zacznę od takiego trzymania. Mamy tutaj pomocniczą rączkę, tu mamy drugą rączkę i mamy tutaj przycisk zwalniania blokady. Dopiero z lewej lub z prawej strony naciśniemy przycisk, to dopiero nam działa przycisk załączania. Nie ma żadnej blokady, tylko po prostu musimy to trzymać, obydwa naraz i tniemy. Wiadomo, jak się wcinamy w materiał, otwiera nam się osłona tarczy, którą również możemy sobie tutaj podnieść, pociągając za te wahadełko. Tu jak już wcześniej wspominałem, mamy dziurę na przedłużkę do odkurzacza, do rury, przejściówkę w sumie. No jak widzicie, trochę tutaj porysowana jest ta stopa. Również chyba Piotrek to też nawiercał, bo robił sobie z tego na początku pilarkę z tego. Może ja to też kiedyś przerobię, ale zobaczymy. Aktualnie tu jest założona tarcza Kondora, bo ta fabryczna już była w takim stanie, że nie cięła w ogóle, a teraz ta Kondora już jest praktycznie od początku mam ją założoną i nie tępi się tnie. Nie strzępi, jak to jedni piszą. I co tutaj więcej? Tutaj mamy takie wahadełko jeszcze kolejne. Widać. Gdy je pociągniemy, możemy sobie zmieniać zakres cięcia. Mamy właśnie tych 55 mm grubość i tutaj sobie ustawiamy na tym zakresie takim, o, nie wiem, widać, o. I tu mamy całą tą podziałkę. No, z reguły ja i tak mam ją cały czas ustawioną najgłębszy, a dopiero jak po prostu muszę jakieś dokładne rzeczy zrobić, to po prostu się układa dokładny zakres cięcia. I kolejna sprawa, jaką poprzednią pilarkę, to w ogóle ona cięła tak krzywo, w ogóle nie było wiadomo, gdzie tnie. Tutaj mamy wyraźnie zaznaczone, tu zawsze z tym zero, jak mam kreskę, to po prostu się tnie i wychodzi równo. I ostatnią sprawą, tabliczka znamionowa, to tam nieważne, jest cięcie pod kąty. Możemy ciąć aż do kąta 45 stopni. Szczerze mówiąc, jak Wam teraz to nagrywam, to jeszcze nie ciąłem pod żadnym kątem nią, ale no dobra, spróbujemy. O, i tak jak widzicie, musimy się zlicować. Chcemy do 45 stopni, mamy 45, widzicie? Widzicie, kreseczki się licują. Muszę trochę naciągnąć. Skręcamy i powinniśmy mieć teoretycznie cięcie pod kątem 45 stopni.
Ale to sobie zaraz przetestujemy. No i co? Tyle co trzeba o tej całej pilarce. Jak już wspominałem, moc to jest 1100 W. No to co? Zabieramy się za jakieś testy. Przetniemy parę jakichś desek, grubszych desek. No dobrze, mamy już zamocowane w stoliku warsztatowym dekę 4, grubą 4 cm, szeroką prawie 14 cm, tam 13,8. I co, piłę ustawioną na te, na kąt 45 stopni, na cięcie pod kątem 45 stopni. No i co, zobaczymy jak sobie poradzi z cięciem. Trzeba jej jednak pomóc, bo ona nie chce, jak widzicie, o, dopiero tak trzeba zaczynać, bo ta blokada po prostu się nie chce tak do końca zwolnić. No, cięcie całkiem. Czy kąt prosty będzie, to nie powiem, bo tu... No nie. Całkiem fajnie tnie. Czekajcie, przekręcimy szybko. Znaczy też możecie widzieć, że trochę strzępi, ale też to też dlatego, że idzie pod kątem i dlatego, że i tarcza jest już pewnie trochę stępiona. Bo jednak jak ta pilarka już tu robi ze mną parę te miesięcy, to jednak no zużywa się tak ta tarcza i trzeba będzie zmienić albo naostrzyć. No dobra. No, jak widzi takie jest spadają do niego wyłapy. Czyste, proste cięcie. No i co tu więcej mówić, no cienkie deski to też tak samo sobie z nimi radzi. I co? W sumie, chociaż dobra. Nie wiem czy jest sens wam pokazywać, bo tu mamy teraz 4 cm grubość, a zakres cięcia ma 5,5. Chyba, że dołożymy teraz deskę 2-centymetrową jeszcze. Ale to tak czy siak, przednie to nie ma co się nad tym zastanawiać, bo i grubsze ciąłem, chociaż mam kantówkę, moment. No dobrze, mamy teraz już kantóweczkę, ona ma grubość 6,2 cm, szerokość tam 7 cm, to nie gra roli. Czyli teoretycznie piła prawie całą ją przednie. Myślę, że nawet nie zająknie, to jest chyba sosna. Nie wiem, dobra, tak czy siak tniemy. Troszeczkę za grube to jest, nie ma co, ale jak widzicie nie zająknęła się nic, po prostu tnie, nie ma co tam. To jest naprawdę fajna piła jak za te pieniądze tam. No w sumie właśnie wam nie powiedziałem, ona kosztowała 250 zł, coś takiego. Chociaż poczekajcie, może tu jeszcze mam jakąś kantówkę, żeby miała te 5,5. Nie, wszystkie mają 6, to nie ma co kombinować. No i co, tak jak widzicie piła sobie doskonale radzi z tym co wam pokazałem. Znaczy co, no deski, wszystko, kantówki, tnie. Myślę, że nie ma co więcej tutaj przedłużać tej wideo recenzji. Zależało mi po prostu tylko na przedstawieniu głównie tej piły. A co do jej trwałości, no to już ona ma 1,5 roku i śmiga jak nówka tak naprawdę. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, no jeżeli chcecie zobaczyć więcej z nią prac, to zapraszam do innych moich filmów, czy na przykład jak wykonywałem podstawę pod materac, pod łóżko z palet,
czy co tam jeszcze? No jeszcze kilka filmów jest, w których jej używałem i no mówię, już niecałe pół roku jest u mnie. Naprawdę fajnie sobie radzi. Czuczką moc po prostu. Jak poprzednia moja pilarka, znaczy jest ona jeszcze. Ona ma 600 czy 700, no to jednak jest różnica. Tamto to się dławiła przy deskach 2 czy 3 cm. A ta widzicie nawet decha 7 cm, no fakt, nie ma takiego zakresu cięcia. Ale no przecina i to żaden problem, tak? Czy ta przy regulacji mocy, tak? Czyli takie na przykład nacinanie, tak jak teraz. Na te różne tam posty stolarskie, znaczy połączenia stolarskie, no. To naprawdę jak za te 2,5 stówy to jak najbardziej polecam, tak? No. W sumie to moja dopiero druga pilarka, tak trzeba to ugadać. Ale no, roboty robi, tak? No, nie ma co. Dobra, rozgadałem się, nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam za uwagę poświęconą w tym filmie. Subskrybuj, komentuj, pozdrawiam też submat. Cześć!